Niebieskie motyle to hasło akcji zorganizowanej dziś przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. Podczas spotkania wychowawcy i rodzice dzieci dotkniętych autyzmem dzielili się swoimi doświadczeniami. To ważna inicjatywa, bo na tego rodzaju zaburzenie rozwoju zapada coraz więcej dzieci, a świadomość społeczna autyzmu jest wciąż niewielka. Życie dziecka autystycznego to często życie w stresie i strachu. Wszystko, co nieznane, wywołuje w nim lęk lub agresję. Wystarczy, że droga do szkoły wygląda inaczej niż zwykle, albo że zmienia się plan dnia. To wyzwanie przede wszystkim dla rodziców, którzy muszą nie tylko pomagać dziecku, ale też radzić sobie z otoczeniem. Trzeba się wiecznie tłumaczyć. W sklepie jest to samo. Dziecko chce coś i krzyczy, wydziera się. To potrafią właśnie też okrzyczeć dziecko, czy tam rodzica nawet, także nie mają zrozumienia dla takich dzieci i dla rodziców ogólnie, co czują. Rodzice dzieci z autyzmem na co dzień mogą jednak liczyć na wsparcie terapeutów i wychowawców, a okazją do wymiany doświadczeń są wydarzenia takie jak Niebieskie Motyle, czyli regionalny przegląd twórczości dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. W tym roku tematem prac była dziecięca radość. Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko jednak było zauważone, więc to jest ta inicjatywa, która tutaj w naszym ośrodku powstała, jest dobrą okazją do tego, aby pokazać te dzieci, aby pokazać ich twórczość, aby pokazać ich zdolności, a także tym samym podnieść zarówno ich samoocenę, jak i samoocenę, poczucie własnej wartości rodziców. To też dobra okazja, żeby porozmawiać o problemach z dostępem do terapeutów i specjalistycznych zajęć. Jak zaznaczają rodzice, z braku miejsc często muszą korzystać z prywatnych gabinetów, a terapia u dzieci autystycznych to podstawa rozwoju. Im wcześniej ją zaczynają, tym większą mają szansę na normalne życie. Ważne są pierwsze sygnały ostrzegawcze. Na przykład dziecko nie patrzy na osoby, lecz zwraca szczególną uwagę na przedmioty, boi się różnych dźwięków, zatyka uszy, piszczy, zasłania oczy. Pomocy można szukać również w grupach wsparcia rodziców. Zajęcia w jarosławskiej grupie prowadzi m.in. pan Jacek, tata 9-letniego Krzysia. Takie drobne zaburzenie typu wyjazd inną trasą do szkoły, to wywołuje po prostu agresję, krzyk, świat się dla niego kończy, bo jest coś inaczej. Szacuje się, że na Podkarpaciu autyzm i zespół Aspergera występuje u około 7 tysięcy osób. Poza Jarosławiem, również w Rzeszowie i w innych miastach zorganizowano obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie.